Nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę. Kupiliśmy co? Ty, no nie wiem, co to jest. No właśnie, po angielsku, no to K-Track i każdy by wiedział, o co chodzi, co nie? Co to K-Track? Klucz ciężarówka? No, K-Track. To ciężarówka na klucze. Nie jest ki, tylko K. K-E-I? K-I. K-I? K-I. K-E-I. Ty nie wiedziałeś? Nie. No właśnie o to chodzi. Właśnie, kupiliśmy no to... mini ciężarówkę i nara. No mini ciężarówkę to też, kurde, będą mówili, o, bo ciężarówka. No ale dobra, chyba kupiliśmy mini ciężarówkę. No. Drodzy Państwo, kupiliśmy ala japońską mini ciężarówkę. Jak widzicie, nie jest zbyt wysoka, dlatego jest mini, a ma pakę, dlatego jest ciężarówką. Mamy dzień kolejny po kupnie, że tak ujmę. Zakup tego sprzętu to był w ogóle taki miszmasz, bo był protest rolników, których oczywiście popieramy. Chodzi o to, że dojechaliśmy tam bardzo późno, pod wpływem takiej chwili, emocji, bo myśleliśmy w Stanach. Takie mini ciężaróweczki są bardzo popularne. No i tak wpadło mi do głowy, kurde, chciałbym mieć coś takiego. Jestem zwolennikiem małych sprzętów. Kto wie, ten wie, że mam małe motocykle, że mam chociażby tą kosiarkę, traktorek, ale nie tych sprzętów, nie tych sprzętów. Kawał mięsa jest konkretny akurat. Ale dobra, nie o tym. Spójrz tylko na to. Czy to nie jest piękne? Zobacz, jakie to jest kompaktowe, jakie to jest, człowieku... No mnie osobiście robi straszliwie. W polskim YouTubie jest bardzo mało takich treści o takich sprzęcikach, dlatego zawsze chciałem spróbować, no i pokazać wam, jak wygląda taki sprzęcik, że tak to ujmę od kulis, można tak to ująć. Zobaczcie w ogóle, jak wyglądał sam proces zakupu, bo był mega spontaniczny i mega bekowy. Zobaczcie, a później pokażemy wam, co będzie z tym sprzętem się działo, jaki mamy plan na niego i tak dalej. Dobry wieczór. Malutkie. Malutkie. Fajne. Ile pan na niego ładował najwięcej? Tonę 100. Przy wywrocie trzeba pomóc. Korka nie ma? Nie ma, nie ma. Jest buteleczka. No, no taka butelka. No. Ja jeszcze się zastanawiam, czy w ogóle takiego sprzętu potrzebuję. Przyjechałem zobaczyć, co to jest i zobaczymy, no. No ja właśnie lubię takie nietypowe sprzęty. Ale nie, ty chodzi tak jak rakieta. W liczniku ma 150 do 140, jechałem. Żoną mi popiło. Mówię. Akumulator nowy, wiesz, no. Nówki włożyłem, wiesz. Ja nie to pojadę, wiesz, przywiozę kurczaki i mam 2000 na 300 za 3 godziny. Jak pusty zbiornik wchodzi 28 litrów. A można się tym przejechać w ogóle? No, żeby, wiesz, żeby krowa nie ustała. Aby nie powstał. Nie o to chodzi, bo jednemu dałem się, przejechał. Mówi, panie my poszli do tego, do garażu tam wpili sobie, mam, wiesz, zakład miałem, no, kiedyś, nie? Przychodzi profesor Maniek ten Volkswagenem, patrzy, rozpił lampę. I nie wiem, kto do dzisiaj. Aj. A jak nie, to chuj, to zrzuci pan coś jeszcze na paliwo, bo żyć się świeci. To stówę pasuje ci? To dwie. Kolegami handlowcami. No i wszystko, kurczę, no, widzi pan. Już niech będzie. Niech będzie. Dlaczego było tak późno? Było tak późno, ponieważ właśnie był protest rolników, były drogi poblokowane i tak dalej. Chcieliśmy zajechać za dnia, a okazało się, że jednak wieczorem dopiero tam dojechaliśmy. Ale nie jestem zły. Ja jakby szanuję i popieram ten protest. Ale dobra, nie o tym. Dzisiaj o tym. O tym. A drodzy widzowie, pamiętacie, jak mówiłem, żeby oglądać lokowanka do końca i uważnie? No to właśnie ten czas nastąpił teraz i Mubi daje 200 zł zwrotu z zakupu polisy, a nie 150 zł, tak jak było wcześniej i tak jak jest zazwyczaj. Ta oferta jest ważna tylko przez tydzień, także wbijajcie do linku w opisie i korzystajcie z powiększonego zwrotu tych 200 zł, bo może do was wrócić na konto. No i pamiętajcie jeszcze, że nadal polecając Mubi innym osobom, macie 50 zł od każdej z tych osób i tak aż do 2000 zł, które Mubi dla was tam rzuci za takie polecanko. Strasznie dużo dałem, ale się mega podjarałem tym tematem, dlatego wbijacie do linku w opisie i róbcie kalkulację na swoje autko, a my, kurczę, przechodzimy dalej do tematu tego hultaja, bo jest mocarzem. Piaggio Porter, robiony na wzór Hondy Acty, Suzuki Kery i tak dalej. I Daihatsu jakiś tam. Daihatsu Hi-Jet. Jest to silnik 1.3 i ma 60 parę koni. Nie wiem ile dokładnie, 63 albo 5, chyba. Albo 5, albo 7. Wiem, że jakaś nieparzysta liczba po tej szóstce następuje. To jest też sprzęt użytkowy. I rolniczy też, trochę. Też trochę rolniczy, można tak to ująć, bo chłop woził nim, jak widać, opał. Właśnie, to jest w ogóle pierwsza kwestia, jaką bym chciał poruszyć tutaj, odnośnie tego sprzętu. Chciałbym, aby ten sprzęt nazywał się opał. Weź coś zarapuj, ziomal. Weź coś tam zarapuj. Weź coś zarapuj. Ty, opał. Nie pomieszczę więcej. Opałek taki malutki, nie? Wiesz, o co chodzi. Bo pasuje mu taksywa, nie? Szanowny pan,
Opały! Ten sprzęt skrywa wiele feature'ów. Prosta konstrukcja. Właśnie, tylny napęd. Z jednej strony plus, z drugiej minus. Zobacz, co tutaj mamy. Jak widać, cofnęliśmy tutaj i już był problem, żeby ruszyć, bo po pierwsze nie ma spawu, a po drugie no to nie ma napędu na cztery. Były wersje czterobutne, ale no niestety tutaj nie mamy. Sprzedający powiedział, nie, musimy wam jakiś odważnik, nie? Wrzućcie tą płytę betonową. Tak właściwie to nie wiem, po co było nam brać te kapcie. Tu są nówki, łoponki, bez kitu. To są... Pokaż. No widać jeszcze cycoszki, no. Tak, Sowa. Tak. No i właśnie, te 12 cali. Myślałem sobie, kurde, po co mi śmieciowe kapcie? Ale weź teraz, człowieku, gdzieś znajdź 12-calowe opony. Nie? Co w dzisiejszych czasach jeździ na 12-calowych kołach? Może troszkę danych technicznych damy o tym sprzęcie, co? To z drugiej strony trzeba zajść. Z drugiej strony? A bez kitu. No patrz, to jest wszystko na wierzchu. Zobacz to. Jest I, nie wiem, co to jest I. I jest L. L to... Aha. Długość i szerokość. Długość i szerokość. No dobra, czyli tak. Czyli szerokość 1,46, a długość 3,67 metra. Kawał pyka, co? PV. To chyba waga, nie? PV? No. A PV to nie jest elektryczny? Nie wiem. PV to elektryczny. Z tyłu mamy prostą konstrukcję na moście. Normalnie dyfer z BM-ki siedzi. Czy... Tak, nie dyfer z BM-ki. Spiarzy duża głowa. To jest mocny, no. Karek jest mocny. Buteleczka, patrz, ten, wycięta i... Strefa zgniotu jest dosłownie na twoich piętach, nie? Patrz, jakie pedały są w ogóle wąziutkie, że jak wciskasz, to nie wciskasz, tak się ześlizguje, a tak wciskasz ten. A, bez kitu. Ty, no ładnie gada. Ale zagadał, co? Kurda, ty, ale... Ty, ale dobrze gada. A wiesz, jak się zbiera? Pan sprzedawca miły mówił, tutaj licznik jest wyskalowany do 150. Mówił, że leciał 140. Wiesz, ile leciałem? 140. Serio? Tak. Kiedy? Wczoraj. Gdzie? Na niemieckim autobanie. I szczerze, ma ochotę na więcej. To nie było tak, że już stał. Tylko on się naprawdę rozpędzał do 140, a w pewnym momencie odpuściłem, nie? Bo wiesz, no jednak na takich kółkach... Dawaj. Ale chłopie. Robi. No chłopie. Chyba już. Strzelasz ze sprzęgła i człowieku na gumę stajesz. Przycierę robisz tobą. Tak, robi to wrażenie, jak tak no kurna. Stało. Mocny statement. Opałek. Wszystko jest na wierzchu. Tam jest jakiś olej, tu jest zbiornik, tu kurna, mamy skrzynię, tu masz wydeszek. Tu mam akumulator. Tu masz akus. Może opuścimy ten szajs i pokażemy kolejne rzeczy. Proszę bardzo. Uwaga, już tatko mówi, co to zamontować trzeba. Rura. Rura musi walić. Gdzie silniczek w takim sprzęcie, skoro nie ma tutaj maski? Silniczek jest schowany pod fotelem. Ogrzanie dupy, wyjmij. Ogrzanie dupy. Cztery cyle, no. Patrz, jaka dziwna cewka jest, patrz. Cewka, która wchodzi jakby do tego i z niej wychodzi jeszcze jedna cewka tutaj. To kurde, takie ciekawe to jest. Ale myślę, że to może być dlatego, że tutaj opałek ma niestandardowe rozwiązania z racji na swoją kompaktowość, która jest po prostu malutka. O, patrz, Korinku, zapytane. Tak? O. Pokaż, a jest, no, pomarańczowe. Ciekawe, jak jego blacharka, bo w sumie wygląda całkiem w porządku. Okay. Nie, rama akurat się w porządku trzyma, ale dach. O, tutaj troszkę pod szyby bierze. Opowiedz mi o swoich odczuciach. Zobaczyłem cię w nim, siedziałeś i wiesz, i wychyliłeś się przez okno. Tak. No tak, to myślę, ale kurde Luigi, nie? Włoski sprzęt, no dla mnie jest świetny. A następna sprawa, że jak zjechałeś za mną, stary, to ja myślałem, że jadą dwa skutery obok siebie. Serio, to zajmuje pół pasa. Jak jest korek, to ludzie cię przepuszczają, bo myślą, że skuter jedzie. No ja się tym jaram, jeszcze w ogóle, że tą opakę, chłopie. Z kiprem. Można coś zapakować na nią. Ty jesteś wyższy od niego. Osobówki są czasami większe. Stary, możesz, opałka możesz pogłaskać. No, ej, ten sprzęt jest mocarny. Daj to. Ja pierdzielę. O tako? No. Mogę koło. Koło prawie możesz dotknąć. Okay, tak to chłopie. On ma wszędzie oryginalne naklejki i tak dalej. No zobacz, na drzwiach naklejka. Etykieta Deluxe. Etykieta? Dawno nie jarałem się tym sprzętem tak, jak się tym jaram. Myślę, że to jest coś pokroju Hondy ATC i cenka była konkretna. Nie była może taka jak ATC, była większa. 67691. Był robiony jeszcze zmiana oleju. Jeszcze możemy zrobić 9000. Na 76800. Ten sprzęt był dbany nawet. Nówki opony, to o czymś świadczy. Najważniejsze jest to, że? Żeby pokazać wam, jak to pali i jeździ. Dlatego przejdźmy w ogóle do tego. Zobaczmy, co te 1,3, 60 parę koni potrafi zrobić. Właśnie to, nie? To jest mocarne, że ja wsiadam do chłopie do busa, w którym są tylko dwa miejsca i siedzimy obok siebie tak blisko. Ja cię łokciem po bioderku smyram i jak masz torbę na rękach, to już prawie tutaj miejsca nie ma. Idzie, będzie szedł. Śmiesz się z tym sprzętem, bo albo w jedną kolejnę się wciskasz, albo w drugą. Tutaj nie ma, że lecisz w dwóch. No ale patrz, chłopie, przez jaki teren on przychodzi. O kurna. Zobacz, zamykaj szybę, co bo zaraz... Co tu się dzieje? To na ślad, jak jechaliśmy. Tak, bokiem.
Tyle, ale on ma sporo prześwitu w ogóle, nie? Nic nie trze. Mostem nie trze. Gdzie chce. No ależ nie! Chłopie! Właśnie przekładki wchodzą. Chłopie! Nawet śmiechu ma trochę. Czekaj, bo się właśnie zastanawiam, czy tędy polecieć, czy nie polecieć. Teoretycznie można by było, ale... Najgorsza jest pierwsza, bo ta jest najgorsza. Nie, tam jest gorzej. Tak, myślisz? Tak, tak, tam jest gorzej. Nie wiem, kurde, co, próbujemy? Powiem tak, czasami życie wymaga poświęceń. No dobrze. Któż by się spodziewał, że pierwszy test i od razu tak wymagający terenowy test. To jakby nie patrzeć, jest taka ciężaróweczka mała, która powinna dojeżdżać w takie trudno dostępne miejsca także. No i właśnie teraz to sprawdzimy. Widzowen, chciałem powiedzieć, że chwilę temu gość powiedział, że to się nie nadaje do terenu, nie? A patrzcie to, co to ma być w ogóle? Chłopie, to jest taka kałuża. O kurna, tu ktoś normalnie wykopał, że woda spływała. O, chłopie. Dwójka siedzi. Luzem! Chłopie! O kurde, chillera, panie drogi. O kurde, chłopie. Patrzcie, 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 chłopie. Nic, nic. Nie, no kurde, nie, dobra, ej. To było takie kurde gówno, ej. Jak ja się w ogóle zastanawiałem. Okej, gorzej wyglądało niż jest. Ja myślałem, że on będzie, wiesz, dupą tańczył, rzucało tak, go. Tak, a on tako. Tak, a jest tak, no jest miękko, no zobacz. No fest miękko tu jest. Poczułem się tak dobrze, że chyba jedziemy dalej. Ty, najwyżej byśmy poszli po coś, nie? Patrz, pyr i poszedł. No człowieku, on nic. Dla niego to piarność takie coś. Jakbyś mu ciężaru na plecy nałożył, chłopie, to on by... To by żnął. Żnąłby, on i tak żnie, znowu go. No człowieku. O kurna. No on nie pyta nawet. Mu trzeba jodłę kłaść z tyłu i na rajd go. O, no! Jak zatańczył. On lubi skubany tańczyć. Wow. Powiem ci, że ja się czuję teraz jak na wycieczce. Patrzę na te kolejny i myślę sobie, przesrane. A jest kurde fajnie! Weź wysiądź. Dawaj. Bo ja tak jeżdżę, a kurde głupio mi. No dawaj, nawet pokaż ty. Dasz mi się przejechać. Weź ty. Zaraz, zrób na łapie i wtedy... Nie chcesz? Chcę. O. No chcę, już? No dobra. A co ja ci będę żałował? No dobra. Widzę ten uśmiech na twojej twarzy i chciałbym, abyś ty też to poczuł. No serio, czujesz się jak na wycieczce, człowieku. Jakbyś w takim meleksie siedział. Tak, taki malutki sprzęcik do zwiedzania tutaj okolicy. Pokaż co to potrafi. Kiedy się zawrócisz, chłopie? Wszędzie! Tutaj wszędzie się da zawrócić, bo to jest tak małe gówno. Pierwszy raz to widzę, jak to wygląda podczas jazdy, nie? I zobaczcie na to. No kurna! Jakie to jest malutkie. To wygląda tak komicznie! Ale idzie. O, człowiek! Nosi chłopa. O kurna, ty! Trzeba odwijać szybko. Wielu z was może pomyśleć, o, znowu upalanie gruzów i tak dalej, tylko że to nie jest gruz, a to nie jest upalanie, a test taki jakby wam to określić, to jest test? Dobra, nie wiem jaki test, nieważne, to jest test po prostu. Ale, o kurde, jak drze! A widziałeś jak to wychodzi ze wszystkiego? Widziałem. Się zatrzymałem, na chwilę się przykopałem i go... Ja to prawda. Ale gdzie? Ale gdzie? Ludzie mówią, że o, znowu upalanie gruzów. Gruzem ktoś to nazywa? Właśnie o to chodzi. Chciałem to podkreślić, że to nie jest gruz, a po drugie, to nie jest takie stricte upalanie, tylko po prostu test możliwości tego sprzętu. Ja nie chciałbym go tak totalnie zgruzować. Oczywiście, może będziemy próbować. Nie. Ale bym nie chciał. Niemożliwe. Ja nim jeszcze przejechałem teraz i wiesz, i on jest jednak wysoki, nie? Znaczy wysoki, no jakby... Wysoko się siedzi odnośnie całości. Dokładnie. I myślisz sobie, ty, to gówno będzie wywrotne. Może być. Ale nie jest. I latasz w oknie człowieku. Ale elegancko. Strasznie czuły jest. Strasznie, no i kurna. Trzeba szybko odwijać. Szybko trzeba strasznie. Trzeba szybko reagować. Dlatego nasza reakcja jest taka, że musimy szybko reagować, bo on stygnie i chce więcej. Ole, idzie katem! Chłopie, nic! Kurna, co to było? Ale była dziura! Ja pierdzielę! Sosito. Ale przycinek, ty. Za wcześnie się wrzuciłem. Ależ nie, ty. O kurna. Chłopie. Ale poszedł dobrze. Skubany, patrzcie. Całą patelnię zrobił chłop. Dobry giguś, ty.
Trochę rozpięło tył, ale i tak dobrze żnął. No kurna, żnął zajebiście. Kurna, sypał, wiatraczek nawet działa. Sportowy sprzęt, opałek kurna radzi sobie. I spawu trzeba by było dać. A szkoda go spawać, bo on jest taki... Fajny. Taki fajny. Że kurde, jak go pospawasz, to on już nie będzie taki sam. To już jest coś takiego, że on już po prostu nie będzie taki sam. Nie mam na to innego określenia. Po prostu to go zmieni, nieodwracalnie. To będzie droga w jedną stronę. Pytanie, czy my tego chcemy? Dajcie znać w komentarzach, czy tego chcecie. Pagnali, pagnali zonda. Myślisz, że przerczepię? Jedź powoli. No nie da się powoli. Da się. Nie da się, ten sprzęt się rwie do jazdy. On, on chce człowieku prędkości, a nie ty gadasz powoli. Przejdzie, przejdzie, nic człowieku. Ach, o, ale zwolnił ale zwolnił skubaniec, ale poszedł. Ale już się napędza znowu, chłopie, zobacz go. Jaka patelnia tu. To jest fajna patelnia, no. Właśnie w prawo. Przekładka. Ty wczułeś się chyba, co? Wczułem się, no bo to fajnie się nada. Fajny sprzęt. Ale lata. Nie spodziewałem się, że fura bez spawu może tak tańczyć bokiem. Wiadomo, jest trochę nieprzewidywalna, ale daje radę. Dobrze z nie. Wolno ci nie poszedł. Jakie dziury! Ja pierdzielę! O nie, nie zakup się, piadzio! Proszę cię, opałku! Opałku! Ale poszedł przez to błoto! Jest! Przejechał! Opałek przejechał elegancko, daje radę! Opałeczek, wyjedź teraz mi stąd! Wyjedź mi stąd i będę cię uwielbiał! Daj coś! Ale żnie odcina! Skubaniec! Chłopie! Shit. Coś tam robił! Ja pierdzielę, kocham tego opałka, Boże! Serio, jest aparat taki... jest brudny, chłopie! Trzeba tutaj widzów wyczyścić. No chłopie, to po co tak robisz? No nie wiem, kurna, chciałem się zawrócić. Ale ty, miękko jest. Ale on tańczy. Boże, tam się przejechałem, tam jest taki... Tak, tam jest błoto fest jakieś. Myślałem, że to auto zaraz się tutaj zagrzebie, będzie dupa, będziemy szli kilka kilometrów na chatę po ATC-ka. Co ty? Nie, ja bym zobaczył, co? Czy on jest w stanie troszkę... Podskoczyć? Obrócić. Lecisz kurna 8 dyszek. A on człowieku, o, jak się prowadzi. O kurna, bo w kolejne wpada. O, o kurna. Mocny sprzęt, ej, strasznie, strasznie na tych kolejnych trzeba szybko reagować. O kurna. Ja pierdzielę. Człowieku, stuwa na liczniku. Wiesz jak to idzie? Ale czujesz pod dupą? No czuję, czuję. Stówka w moment, chłopiec. On się zbiera fest dobrze, nie? 140 o tak, o, mówię ci. Patrz widz, patrz widz. Przez drzwi wejść można. Włoska jakość, patrz. Drzwi pękają. O kurno, bez kitu, ty. Patrz z tej strony, też. Ja też, te same. Włoska jakość. Piadzio, piadzio. Giovanni Piadzio tutaj składał dobrze. O kurde, ślisko tutaj. Taka się plucha. Ciekawe, czy przód będzie trzymał w takim razie. No, średnio. Ej, nie chce się trzymać przód no, tego. No, odkleja przód strasznie, wiesz? Czekaj, spróbuj jeszcze raz. Brakuje mu trochę, ale to nie jest problem, tylko ewentualna niedogodność. Myślę, że kilka usprawnień można tutaj będzie zastosować. Zapraszam was do subskrybowania kanału. Wiecie, jaka ilość widzów nie subskrybuje? Tutaj macie te dane. Zasubujcie kanał po więcej. Trzymajcie się, pozdro i elo!